Kolejny raz ruszamy z działaniami Bezpieczna Droga do Szkoły. Takie działania rozpoczęliśmy już w sierpniu. Rozpoczęliśmy je kontrolą gimbusów, rozpoczęliśmy je lustracją oznakowania w rejonie placówek oświatowych. Natomiast dzisiaj, 1 września, jesteśmy obecni pod szkołami, pomagamy uczestnikom ruchu drogowego bezpiecznie dotrzeć na zajęcia szkolne, jak również z nich wrócić. Nasza obecność tutaj będzie miała charakter typowo pomocniczy, ale również będziemy reagować na wykroczenia w ruchu drogowym, które mogą mieć miejsce, mogą zaistnieć w rejonach szkół i przedszkoli. Najczęstszymi błędami rodziców, które jesteśmy tutaj w stanie zaobserwować, przede wszystkim jest brak korzystania z pasu bezpieczeństwa, brak wyposażenia pojazdów w foteli, czyli dziecko przewożone jest na siedzeniu niezabezpieczone. O ile chodzi o samo poruszanie się pojazdów, to są błędy, które wynikają z tego, że ruch jest natężony i kierujący zatrzymują się po prostu w miejscu, które sami uznają za właściwe, a to nie do końca tak jest. Trzeba poszukać miejsca takiego, które będzie przeznaczone do postoju, i które nie utrudni innym ruchu. Są jakieś uniwersalne zasady bezpieczeństwa, jakich powinniśmy przestrzegać na przejściach? Te zasady... Nie ma jakichś uniwersalnych zasad. Te zasady są jasno określone. Nie wychodzimy na przejście bezpośrednio przed jadący pojazd. Rozejrzyjmy się, poczekajmy. Kierujący tak samo nie może wjeżdżać na przejście, jeżeli na nim się znajduje pieszy. To są ogólne zasady, które wszyscy powinniśmy stosować i których powinniśmy przestrzegać. Czy w Łomży mamy problem z nieprawidłowym przechodzeniem przez jezdnię? Może nie nazwałbym tego problemem, aczkolwiek takie wykroczenia są popełniane, są ujawniane przez nas. Jakieś przejścia szczególnie niebezpieczne? Takim przejściem dosyć niebezpiecznym jest przejście usytuowane na ulicy Zjazd przy placu Kościuszki Rządowa. To jest dość duże przejście, aczkolwiek są dwie jezdnie. Niemniej jednak to jest dość duża powierzchnia. Ruch pojazdów jest wzmożony, także te przejście uznałbym za takie, które można nazwać niebezpiecznym. W dniu dzisiejszym przy rozpoczęciu roku szkolnego do wszystkich placówek szkolnych zostali wysłani dzielnicowi. Dzielnicowi na miejscu dbają o to, żeby młodzież zapoznała się z naszym apelem skierowanym zarówno do kadry pedagogicznej, jak również młodzieży. Rozpoczynający rok szkolny tak naprawdę jest tam przesłanie, które kierowane jest od nas jako policji do tej młodzieży życzącej jak najbardziej dobrych sukcesów w tym roku szkolnym, ale również przypominającym o tym, że istnieją różnego rodzaju zagrożenia, które właśnie policja chce wyeliminować. Są to różnego rodzaju przejawy demoralizacji, czyny karalne, z którym młodzież może spotkać się w roku szkolnym, ale tak jak dzisiaj rozpoczęliśmy akcję Bezpieczna Droga do Szkoły, wpisujący się w program działania Kręci nas bezpieczeństwo przez cały rok szkolny, to, że idąc już do szkoły musimy uważać na siebie, musimy uważać na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to, żeby ta młodzież bezpiecznie dotarła na miejsce do szkoły.